Zawodniczka Juweni Wrocław w minionym roku zdobyła m.in. brązowy medal w wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym podczas Mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie w Glasgow. Chyba od 4 lat, albo nawet od 5, znajduję się w tej pierwszej dziesiątce. Po raz pierwszy udało mi się zwyciężyć w tym plebiscycie. Bardzo się cieszę, jest to ogromne wyróżnienie i dawka motywacji do tego, żeby w tym roku olimpijskim dać siebie jeszcze więcej, no i móc cieszyć się z jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku. Tchórz wyprzedziła na podium plebiscytu Kingę Grzyb, szczypiornistkę Metrako Zagłębia Lubin oraz Natalię Bajor, tenisistkę stołową AZS-u Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław. Na najlepszego trenera wybrano Zdzisława Tolksdorfa, opiekuna tenisistek AZS-u. Jest to uznanie za wieloletnią pracę też, ale nigdy nie miałem takiego roku, żeby z głównych imprez w Europie i na świecie moi zawodnicy wywalczyli, czy zawodniczki, 6 medali. No jest to bardzo duży sukces w tym roku. Już nie mówię o 7 medalach na mistrzostwach Polski, gdzie zdobyliśmy wszystkie złote, dziewczyny zdobyły. Mimo że sezon trwa w najlepsze, frekwencja na balu sportowca była imponująca. Cieszymy się z tego, że laureaci praktycznie w 100% byli dzisiaj z nami. Cieszymy się również, że coraz więcej osób, trenerów, działaczy przyjeżdża na bal, ale także osób, którzy nie są do końca związani ze sportem. Są po prostu sportowymi kibicami i chcą tego wieczoru być z nami i bawić się właśnie ze swoimi idolami sportowymi. Wybór czytelników nie zaskoczył organizatorów plebiscytu. Trener Tolksdorf, wystarczy spojrzeć na wyniki jego zawodniczek i to jest właściwie jasne, że to jest wybitny trener i cieszymy się, że także nasi czytelnicy go w tym roku bardzo docenili. Ala Tchórz co roku jest praktycznie od kilku ładnych lat w dziesiątce. Ona pięła się po tych szczeblach, bo była i dziesiąta, i piąta, i trzecia, i druga. W tym roku zwyciężyła, myślę, że w pełni zasłużenie, bo nie dość, że jest świetnym sportowcem, to jest także świetnym już menadżerem. Najbardziej popularny sportowiec Dolnego Śląska już nie ma czasu myśleć o sukcesach 2019. Teraz czas na kolejne wyzwania. Od 1 lutego pływacy mają możliwość walki o kwalifikacje na Igrzyska w Tokio, także to jest oczywiście priorytet. Ważnym przystankiem na tej drodze będą Mistrzostwa Europy na Węgrzech, które odbędą się już w maju. Także to będzie taki sprawdzian formy i też możliwość kwalifikacji do tej najważniejszej imprezy czterolecia. Perspektywicznie myśli też trener roku. Liczy, że jego podopieczna będzie mogła pojawić się w Tokio. Dla wrocławskiego tenisa, dla mnie jako trenera i dla klubu jest to duża radość, że Natalia Bajor wywalczyła kwalifikacje w drużynie. No i mam nadzieję, że pojedzie na te Igrzyska Olimpijskie. Być może na kolejnym balu będziemy świętować sukcesy olimpijskie naszych sportowców. Mamy taką nadzieję, że sportowcy, którzy dzisiaj byli u nas w dziesiątce, pojadą do Tokio i w tym Tokio osiągną jak najlepsze wyniki. Mamy nadzieję, że zdobędą medale olimpijskie i że w przyszłym roku w dziesiątce będzie przynajmniej kilku olimpijczyków albo medalistów olimpijskich. Dodajmy, że działaczem roku 2019 został Michał Latoś, prezes Panthers Wrocław. Wreszcie odkryciem roku wybrano Kingę Jakubowską, szczypiornistkę KPR-u Kobierzyce. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska mógł liczyć na swoją liderkę. Mistrzyni Polski w grze pojedynczej w sobotnim meczu wywalczyła 2 punkty. Otworzyła mecz starciem z Aleksandrą Michalak. Pierwszy set wygrany przez Natalię Bajor 11-5, kolejny przegrany 6-11, ale dwie następne partie to popis naszej zawodniczki, która triumfowała w stosunku 11-2 i 11-5, zwyciężając starcie 3-1. Po tej batalii do stołu podeszły Anna Węgrzyn i Ma Wenting. Rozpoczęło się bardzo obiecująco, bo młoda wrocławianka po walce wygrała 11-8. Drugi set zakończył się takim samym rezultatem, ale na korzyść rywalki. Kolejne do 6-13. Także niestety wygrywała przedstawicielka drużyny z Lidzbarka Warmińskiego. Po trzecim pojedynku sobotniego spotkania nieco minorowe nastroje we wrocławskiej drużynie, bo Katarzyna Węgrzyn przegrała z Dong Rui Fang 1-3. I znów, jak w przypadku siostry, dobre otwarcie. Wygrana 12-10, później 3 sety dla Chinki do 14, 4 i 11. Do wyrównania w meczu doprowadziła niezawodna Natalia Bajor, która
ograła Ma Wentink 3-1. W tym wypadku inny scenariusz, bo Bajor podniosła nam wszystkim ciśnienie, przegrywając setę na inaugurację 9-11. Pozostałe partie również były bardzo wyrównane, ale szczęśliwie wygrane Bajor do 9-11 i znów 9. O wszystkim decydował więc ostatni pojedynek. Pojedynek Liu Xiu i Aleksandry Michalak. Wrocławska Chinka wygrywa dwa pierwsze sety do 7, później przegrywa 4-11 i zwycięża ostatnią partię 11-9, co pieczętuje sukces w całym spotkaniu. W tabeli prowadzi Siarka Tarnobrzeg, akademiczki z Wrocławia są na 3. miejscu. Kolejny turniej z cyklu, tym razem w kategorii 18, gospodarzem WKK i zawody WKK Sport Center. 3 dni grania, od piątku do niedzieli sporo dobrego basketu w wykonaniu przyszłości, miejmy nadzieję, seniorskich parkietów. Gospodarze starcie rozpoczęli od rywalizacji z Zastalem Zielona Góra, którą wygrali 78-63. W drugim spotkaniu rywalem wrocławian był zespół późniejszego zwycięzcy. Czesi pewnie triumfowali 87-71. Niestety ekipa ze stolicy Dolnego Śląska przegrała także swój kolejny mecz, ulegając Hakro Merlins 56-74. To było szczęśliwie najsłabsze spotkanie naszych w całej imprezie. Później już zespół WKK spisywał się dobrze albo bardzo dobrze i ostatecznie zebrał sporo braw za swój występ. Pokonał Slawię Trnawa 64-48 i wreszcie Jiżni Supi 85-72. Dwaj pogromcy WKK Wrocław zajęli pierwsze miejsca w całych zawodach. Podium uzupełnili gospodarze. Ekipa z Szni pierwsza we Wrocławiu, ale jednak cały sezon regularny należał do Interu Bratysława, który zakończył zmagania z dobrym wynikiem 14 zwycięstw i jednej porażki. Turniej finałowy odbędzie się w Czechach i jego gospodarzem będzie zwycięzca zawodu we Wrocławiu, więc powinno być jeszcze bardzo ciekawie. Dodajmy, że wrocławianie w klasyfikacji generalnej ostatecznie zajęli przedostatnie 7 miejsce. Do ekipy All Stars we Wrocławiu wybrano Mikołaja Włodarczyka z WKK Wrocław. Innym sukcesem może pochwalić się Jakub Więckowski z Zielonej Góry, który został najlepszym strzelcem wrocławskiego turnieju. Turniej we Wrocławiu, ale dawno już granice miasta ku radości gospodarzy zostały przekroczone. Bardzo się cieszymy, że kolejne ferie w województwie dolnośląskim i kolejny raz startuje zimowy turniej piłkarski. Zgłosiło się również sporo drużyn nie tylko z samego Wrocławia, ale i z okolicznych miejscowości, takie jak chociażby Trzebnica, Dzierżoniów. Co ciekawe, w hali możemy oglądać nie tylko chłopców do swojego świata. Świata futbolu zapraszają też dziewczęta. Ogromny udział dziewcząt. Są dziewczyny zarówno w zespołach mieszanych, jak i wystawiły też jeden osobny team złożony tylko z pań. Za nami dopiero pierwsze mecze, ale już można postawić tezę, że zawody są niezwykle ciekawe i wyrównane. A jak już teraz widać po dopiero pierwszych zmaganiach w poszczególnych kategoriach, to walka jest naprawdę zacięta, zwłaszcza właśnie w tych niższych kategoriach wiekowych. Świetnie się ogląda, kiedy nasi, mam nadzieję, przyszli wielcy piłkarze z ogromnym zaangażowaniem i zacięciem rywalizują właśnie o zimowy turnieju piłkarskim o Puchar Wrocławia. Organizatorzy zadbali, by młodzi udział w turnieju zapamiętali na długo. Każdy z uczestników, tak jak zapowiadaliśmy, otrzyma za darmo wejściówkę na mecz piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Śląskiem Wrocław a Rakowem Częstochowa i co również na pewno będzie ogromną atrakcją dla dzieciaków i młodzieży. Nie tylko będą mieli wstęp na ten mecz, ale także poszczególne najlepsze zespoły z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody i puchary właśnie w przerwie meczu na murawie stadionu Wrocław, co na pewno dla młodszych i starszych także pasjonatów futbolu we Wrocławiu powinno być nie lada gratką. Wielki finał zawodów zaplanowano na finiszu ferii. Piątek 21 lutego będą się tutaj właśnie w hali przy ulicy Parkowej we Wrocławiu odbywały wielkie finały poszczególnych kategorii wiekowych i jak najbardziej zapraszamy wszystkich kibiców tych młodych zawodników i zawodniczek, rodzeństwo, przyjaciół, rodziny, znajomych. Tutaj w hali przy ulicy Parkowej są małe trybuny, także bez problemu goście się zmieszczą i będą mogli oglądać te właśnie zmagania najmłodszych i nie takich najmłodszych, bo w kategorii młodzieżowca także niektórzy studenci na przykład mogą wziąć udział, także zapraszamy wszystkich, można podziwiać te zmagania. Wstęp jest wolny, można przychodzić i dopingować naszych zawodników. Sport Game od lat śledzi zmagania amatorskiego basketu w mieście. Są emocje, wysoki poziom, dobra zabawa, dobra organizacja, wielkie zaangażowanie tak naprawdę na każdej płaszczyźnie. Czego można chcieć więcej od sportu? Wrocław jest miastem koszykówki i udowadnia to na każdym kroku, dając sporo frajdy zarówno uczestnikom takich lig, jak i ich kibicom.
Tradycją stało się, że po rozstrzygnięciach w Dalki i Alka w Eurobasket czas na wspólną zabawę na jednym parkiecie. Starcia gwiazd rozpoczęły się od batalii zawodników drugiej ligi. Wygrała drużyna gwiazd Dalk, Dolnośląskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki, która pokonała ALK w Eurobasket 80-62. Na MVP zawodów został wybrany Marcin Rzeszowski z drużyny Szukamy Graczy.pl. W drugim spotkaniu naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy pierwszej ligi. Tym razem górą ALK w Eurobasket, który wygrywa 87-78, a na najbardziej wartościowego gracza wybrano Dawida Madeja. Na zakończenie rywalizacji drużynowej jeszcze starcie tych najlepszych z poszczególnych lig, czyli z Ekstraligi. Tu ALK w Eurobasket pokonuje Dalk 81-66, a MVP został Wojciech Piechota z Art Developer Elegancja w sztuce budowania. Przed rozpoczęciem meczu dla kibiców i zawodników zgromadzonych w sali zaśpiewała Fijałka, co z pewnością dodało rangi turniejowi. Nagrody podczas finału wręczali prezes Dalk Adam Dąbrowski oraz z ALK w Eurobasket Adrianna Kudłacik. Dodajmy jeszcze, że odbył się konkurs rzutów za 3 punkty. Jego zwycięzcą został Michał Maciejczak, reprezentujący ALK w Eurobasket. To było niezwykłe zakończenie sezonu amatorskiego w mieście. Teraz czekamy na inaugurację nowego. Birdieg znalazła się wśród 11 zawodniczek, które dostąpiły zaszczytu wzięcia udziału w kampie Team USA. To dla niej wielkie wyróżnienie i szansa na grę w Igrzyskach Olimpijskich. Sierra Burdick też jest w dalszym ciągu jeszcze na kampie 3x3 w Stanach. Także w okrojonym składzie spotykamy się i na pewno te przygotowania do meczu z Gorzowem będą trudniejsze, ale już z takich sytuacji też wychodziliśmy. Ale my bardziej w tej chwili już myślimy pod kątem tego, jak przygotować najlepszą dyspozycję na play-off. Nieobecność Birdieg to ogromne osłabienie, ale we Wrocławiu tak do wylotu Amerykanki za ocean absolutnie nie podchodzą. Cieszą się z sukcesu swojej zawodniczki i szansy, jaką otrzymała. Myślę, że to przede wszystkim wyróżnienie jest dla CI, że opiera się o tą szeroką kadrę. Teraz też świeżo upieczona olimpijka, która ma wyjazd zapewniony do Tokio, Neca Jovanović. Na pewno to podnosi jakby rangę naszego klubu. Wrocławianki mają miłe wspomnienia z rywalizacji z drużyną z Gorzowa Wielkopolskiego. W tym sezonie pokonały AZS na wyjeździe 71-63. Tam wtedy wykonaliśmy dużą pracę, dobrą pracę zespołową. No tylko nie zapominajmy, że Gorzów od tego czasu przede wszystkim wymienił gracza na pozycji numer 1 i no już z tą zawodniczką na pewno jest to jeszcze mocniejszy zespół niż był i przez wielu uważany jako jeden z głównych kandydatów do finału. Nie indywidualności jednak są celem Ślęzy, tylko gra drużynowa. To ma dać sukces w niedzielnym starciu. My będziemy się starali przygotować i skupić na tym, co robiliśmy na pierwszym meczu z Gorzowem, czyli bardziej zespół zatrzymać. Czasami jest tak, że indywidualności muszą swoje punkty zdobyć, ale postarajmy się ograniczyć poczynania pozostałych. Na pewno tam niekwestionowaną liderką jest Cooper i to na niej cały ciężar gry jest oparty. Początek spotkania w hali AWF-u przy Paderewskiego w niedzielę o godzinie 16. Amatorskie rozgrywki piłkarskie w mieście otwierają nowy rozdział. To kolejna dekada z futbolem dla wszystkich jego fanów. Wiemy, co zawodnikom się podoba, wiemy, co oczekują. Zrobiliśmy taką krótką ankietę podsumowującą. Wyszła poprawnie, wyszła dobrze, wiadomo, nie było samych szóstek. Zawodnicy widzą pewne braki, pewne rzeczy, które są do poprawy i my o tym wiemy. Mamy tego świadomość, dlatego staramy się je eliminować. My wiemy, że piłkarze nieco narzekali na poziom sędziowania. Ta sprawa została przez organizatora dokładnie przeanalizowana. Bardzo często pewne nerwy, nieporozumienia niepotrzebne wynikały z nie do końca dobrej znajomości przepisów wśród zawodników, ponieważ tak jak Piotr podkreśla, przepisy sędziowskie zmieniają się praktycznie co roku i jeżeli zawodnicy grali tutaj 3-4 lata temu, to te przepisy są już teraz inne. Zawodnicy, tak jak w poprzednich edycjach, będą rywalizować na kilku szczeblach rozgrywkowych. Utrzymujemy to, co było, czyli trzy ligi, trzy poziomy rozgrywek, Ekstraklasa pierwsza i druga liga. Trzeciej ligi na razie nie zakładamy, jako że
być może będą dwie grupy w lidze drugiej. Zależy od ilości drużyn, które się zgłoszą. Co zrobić, by dołączyć do ligi? Nie jest to bardzo skomplikowane. Przede wszystkim należy odwiedzić stronę organizatora. Strona www.spartancup.pl. Tam są wszystkie informacje o zapisach, o regulaminie, o przepisach, o wpłatach oczywiście, no bo to też jest istotne, jak również o nagrodach. Można też korzystać z mediów społecznościowych. Sporo informacji na profilu Spartan Cup na Facebooku. Tam jednak nie tylko wieści dotyczące zapisów, ale też na przykład lista transferowa. Mamy również wpis o liście transferowej. Jeżeli jest zawodnik, który chciałby indywidualnie się zgłosić, nie ma drużyny, nie ma znajomych, z którym by chciał grać, może zostawić informacje o sobie. I drużyny, które uczestniczą w rozgrywkach, czasami mają braki kadrowe, czasami ktoś zrezygnuje, być może się odezwą do niego i też może dołączyć do drużyny, która już istnieje. W 21 edycji na uczestników i kibiców, tak jak w poprzednim sezonie, czekają dodatkowe atrakcje. Wybieramy w każdym tygodniu bohaterów danego tygodnia, wybieramy najładniejszą bramkę. W poprzedniej edycji uruchomiliśmy też konkurs na najładniejszą paradę bramkarską. Zwycięzcy tych konkursów dostają niewielkie nagrody, ale te nagrody ich cieszą. Są to nagrody od naszych partnerów. Start 21 edycji jest przewidziany na 9 marca, ale jest to jeszcze zależne od pogody. Niespełna 5 godzin trwała sprzedaż otwarta biletów na te zawody. Po 2 godzinach skończyły się wejściówki na miejsca siedzące, a 3 godziny później nie było także biletów na miejsca stojące. Jest to absolutny rekord w historii tego prestiżowego cyklu. Poprzedni został ustanowiony także podczas sprzedaży biletów na wrocławską rundę indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu w 2019 roku. Wtedy sprzedaż została zamknięta po 26 godzinach. Do sprzedaży otwartej było przeznaczonych około 9 tysięcy biletów. Wcześniej była prowadzona przed sprzedaż dla posiadaczy karnetów na mecze drużyny Betardu Sparty Wrocław w sezonie 2020 PGE Ekstraligi. Bilety poszły szybciej niż przed rokiem, choć były odrobinę droższe. W sezonie 2019 Wrocław wracał do Grand Prix, więc dał promocyjne ceny. Teraz je podniósł, choć nieznacznie. Na trybunę wschodnią można było kupić bilety w cenie już 99 zł. Wrocław na pewno nie stał się droższy niż Toruń czy przykładowo Gorzów. Ubiegłoroczna runda Grand Prix we Wrocławiu została uznana za najlepszą w cyklu, a na dokładkę wygrał ją Bartosz z Marzlik, więc nic dziwnego, że był na nią taki szał. Zawody z cyklu Grand Prix wróciły do stolicy Dolnego Śląska. Przypomnijmy, po 12 latach przerwy kontrakt na organizację wydarzenia na Stadionie Olimpijskim podpisany został na 3 sezony.